biegałem po górce właśnie. Jest, jest, jest! Cześć, z tej strony Kushi, słuchajcie, dzisiaj wyklujemy sobie te jajka, które przywiozłem z Rzymu. Ewoluujemy kolejnego Eevee w Espiona, bo jeszcze nie mam Espiona z perfekcyjnym movesetem. A do tego porozmawiamy sobie o przyszłości Pokémon Go, bo zapowiada się ona bardzo ciekawie. Zapraszam na odcinek. Zaraz będę przekręcał mój pierwszy dzisiaj Pokestop. Widziałem gdzieś badania, że nawet jeśli nie jest to siódmy dzień, każdy taki pierwszy Pokestop dnia ma trochę zwiększoną szansę na dropnięcie przedmiotu ewolucji. Mój pierwszy dzień, kurczę, nie poszedłem wczoraj, nie grałem wczoraj w ogóle w Pokémon Go, bo wróciłem w nocy z Rzymu i po prostu cały dzień odpoczywałem. Tak czy inaczej nie dropnąłem przedmiotu, ale w sumie to nic, bo wracając na samolot w Rzymie dropnąłem upgrade'a, także w jutrzejszym odcinku z ewolucji będę sobie ewoluował Porygona, Porygona 2. I a propos tych przedmiotów ewolucji, chciałem wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Parę dni temu Niantic jeszcze bardziej obniżył szansę na dropnięcie tych przedmiotów. Obecnie nie jest to już nawet 1 do 400, tylko mniej niż 1 do 500. Tak czy inaczej, jeszcze kawałek się przejdę i powinna się wykluwać dziesiątka. W międzyczasie znalazłem w końcu miejsce, gdzie prawie nie wieje, także chciałem wykorzystać ten moment dobrego dźwięku, żeby wypowiedzieć dwa zdania może o tej przyszłości Pokémon Go. Pewnie część z was już wie, że przedwczoraj pojawiła się informacja z wywiadu z Johnem Hankim, czyli przewodniczącym Nianticu, firmy robiącej Pokémon Go. Tak czy inaczej powiedział bardzo ważną rzecz, że w tym roku planują bardzo duży update do Pokémon Go na każdy kwartał roku. Co oznacza, że łącznie w 2017 będą 4 duże update'y do Pokémon Go. A pierwszy z nich już miał miejsce i była to druga generacja. Powiem tylko, że moim zdaniem na pewno jeden z tych trzech update'ów to będzie trzecia generacja. Dlaczego tak sądzę? O tym w jutrzejszym odcinku, a teraz idziemy, bo zaraz wykluwa mi się dziesiątka i zaraz ewoluuje mojego Eevee w Espiona. Dobra, mamy już 10 km na Eevee. Trzeba uważać, żeby ten Eevee nie zmieniać go w międzyczasie, jak chodzicie z nim te 10 km. Ponieważ musi zebrać dwa pełne candy po 5 km. Inaczej w ten sposób nie zadziała. Także najlepiej po prostu ustawić go jako buddy, przejść z nim pełne 10 km, pełne 2 candy i od razu go ewoluować, bo jeśli usuniecie go z buddy, no to nie zmieni się w Espiona. Mój Espion już jest. Zen Headbutt Psybeam. Kurczę, dalej nie jest to najlepszy moveset, muszę próbować dalej. To już mój trzeci Espion. Dalej się męczę, żeby zdobyć najlepszy moveset. No trudno. Ustawiam kolejnego Eevee jako buddy. Jak tam jajeczka? 600 metrów do dziesiątki. Podjechałem sobie tramwajem na Las Arkoński, dawno tu nie byłem. Wykluwa mi się ta dziesiątka w końcu. Wbiegałem po górce właśnie. Jest, jest, jest! Dratini! Super! Na pewno dobre Eevee. Za szybko to powiedziałem, nie jest to najlepsze Eevee, ale nowe cukierki, bo mam jednego Dragonite'a. Ej, od razu mi się dwójka wykluwa. Mam jednego Dragonite'a, ale nie ma najlepszego movesetu. Także kolejny Dragonite z dobrym Eevee. Jak najbardziej mi się przyda Abra, z niego też się cieszę, bo dalej brakuje mi candy do Alakazama. Alakazam jest oczywiście bardzo, bardzo silnym ofensywnie Pokémonem. 2,5 km do piątek. Bardzo dawno nie byłem w Lasku Arkońskim, jestem ciekaw, czy są tu jakieś ciekawe Pokémony w ogóle, oprócz tego PJ-a. O cholercia, jednak są tu dobre Pokémony. Forretress Ewolucja Pineco. Rzucam mu Raspberry, po prostu chcę go mieć w swoim Pokédexie. Jest, udało mi się złapany. Oczywiście Exp za nowy wpis w Pokédexie. Co ciekawe, nie mam jeszcze jego poprzedniej formy, czyli Pineco, a już mam Forretressa. Oczywiście jest to dosyć słaby Pokémon, ale i tak się bardzo cieszę z wpisu do Pokédexu. Na nearby'u Cyndaquil, nie złapałem go przy mnie, to złapię go tutaj. Jest, widzę go. Od razu Raspberry i Ultra Ball, nieważne ile ma CP. To jest mój ostatni starter z drugiej generacji, którego jeszcze nie mam. Będzie, będzie, będzie chyba. Jest, złapany. W końcu, mój ostatni starter z drugiej generacji. Cyndaquil. Mam Chikorita, mam Totodile'a. Nie miałem jeszcze Cyndaquila. W ogóle uwielbiam wszystkie startery z drugiej generacji, są takie świetne. Teraz już nic mnie nie powstrzyma przed zdobyciem Type Lowrzyna. W ogóle zauważyłem, że jest tutaj dużo Eevee. Już kiedyś tak było po którejś migracji nestów, że cały ten obszar Lasku Arkońskiego koło Jeziora Głębokiego był właśnie takim nestem Eevee, powiedziałbym, a przynajmniej były tu zwiększone respy tego Pokemona. Ten ma duże CP. O, tam samochód wjeżdża coś naprawiać w lesie. Nie wiem, co to są za pilne naprawy, że aż trzeba wjeżdżać do lasu na sygnale. Ale było warto tutaj przyjść do Lasku Arkońskiego. Wobbuffet, którego jeszcze nie mam w swoim Pokédexie. Także koniecznie Raspberry, Ultra Ball. To jest oczywiście wersja męska. Wersja żeńska ma szminkę na ustach. O kurde, nie dorzuciłem. Wobbuffet jeden z fajniejszych Pokémonów, jeśli chodzi o taką, powiedzmy, sympatyczność. A w Pokémon Go nie jest chyba zbyt dobry. Ale oczywiście muszę go złapać do uzupełnienia Pokédexu.
No dawaj, 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 jest. Kolejny dzisiaj Pokémon w Pokédexie, jak mi to fajnie idzie wszystko. Counter, Mirror Code. Ciekawostka, u Buffecie tak naprawdę jego prawdziwa głowa to jest ta z tyłu, ta czarna z oczami, to jest prawdziwy u Buffet. A to wszystko z przodu, to niebieskie, to jest tak naprawdę taka makieta, która ma zmylić przeciwników, że to jest jego prawdziwe ciało. Także to jest dla was ciekawostka na dzisiaj. Wykluwają się piątki, jest ich chyba 6. Sandshrew jest, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze tylko 7 candy do Sandslasha, którego wciąż mi brakuje w moim Pokédexie. Sprawdzę sobie IV od razu, prawdopodobnie powyżej 90%. Ale jestem ciekaw, co wypadnie z kolejnych jajek. To są jajka z Rzymu, także powinny być ciekawsze niż wtedy zazwyczaj ze Szczecina. Jest Funpi, kurczę, to jest potwierdzenie teorii, słuchajcie. To jest potwierdzenie teorii, że to, co wykluje się z jajka, zależy od tego, gdzie je zbierzemy. Słyszałem tą teorię już dawno temu. Kurczę, mi tu miga w międzyczasie Pokémon Go Plus, nie chcę, żeby mi przeszkadzał. Brakuje mi już tylko 10 candy do ewolucji Funpiego. Ciekawe, jakie ma Ivy. Amazing, Amazing Ivy, czyli tego Funpiego będę ewoluował, jak tylko zbiorę jeszcze 10 candy. I słuchajcie, zebrałem to jajko w miejscu w Rzymie, gdzie po prostu również łapałem Funpi. A nigdy wcześniej z jajka tutaj w Szczecinie nie wykluł mi się Funpi, nigdy wcześniej nie spotkałem Funpi tutaj w Szczecinie. I słyszałem wcześniej już na kanale Trainer Tips taką teorię, że to, co wykluje się z jajka, zależy od miejsca, gdzie je zbierzemy. Jeśli dany Pokémon występuje naturalnie w danym miejscu, gdzie zbieramy to jajko w Pokestopie, to jest większa szansa, że wypadnie właśnie ten Pokémon z tego jajka. Ponieważ tak naprawdę to, jaki Pokémon będzie w jajku, jest determinowane już w momencie, kiedy je zbierzemy. I jest to w 100% potwierdzone w kodzie gry, a nie jest to determinowane w momencie otwierania jajka. Eevee, super. Kiepskie Eevee, to już gorzej. Jeszcze jedno jajeczko, piątka. Ostatnie jajko z Rzymu dzisiaj. Kolejnie Drowsy, kurczę. Ale tak się super cieszę z tego Funpiego. Za chwilkę jeszcze dwójeczka. Oczywiście to, co powiedziałem o potwierdzeniu teorii, traktujcie z dużą dozą dystansu, bo nigdy wyklucie jednego Pokemona nie dowodzi ani nie zaprzecza żadnej teorii. Także powinienem był raczej powiedzieć, że to jest kolejny punkt na poparcie tej teorii. Wykluwa się dwójka, ostatnie jajko dzisiaj. No i patrzymy, co to będzie? Bulbasaur. No spoko, dobra. To w dzisiejszym odcinku to tyle. Oglądajcie koniecznie jutrzejszy odcinek z ewolucji Pokemonów oraz oglądajcie odcinek, który będzie w niedzielę z łapania Pokemonów w Belgii. I mam nadzieję, że wypali tak jak tydzień temu livestream o 20:00, także bądźcie gotowi w niedzielę o 20:00 na live'a. Trzymajcie się, na razie, cześć!